10 rzeczy, które wydarzą się do 2050. Zobacz, jaki uśmiechnięty on jest. Coś fajnego się chyba wydarzy, może zobaczmy. I w 2050 znowu odpalę streama i sprawdzimy, czy on kłamał, czy nie. Co ty na to? Spartiatik! Obiecuję, że 10. odpalę, no. Konflikt o Chyba, że księżyc umrę. między USA a Chinami. Chiny i USA rywalizują ze sobą. Aha, i to się wydarzy. Konflikt o księżyc. Okej. Chiny i USA rywalizują ze sobą na wielu polach i wydaje się, że księżyc może stać się kolejnym obszarem Nie sporu będzie między po dwoma ślizgu. supermocarstwami. Chińczycy planują zbudować swoją pierwszą bazę na księżycu do 2028 roku, podczas gdy Biały Dom chce sprowadzić ludzi na powierzchnię Srebrnego Globu do 2025. Wyścig będzie się nasilał, zresztą lot na Srebrny Glob nie jest już tak wymagający jak w czasach programu Apollo, kiedy technologia lawirowała na granicy bezpieczeństwa. Nawet sami Amerykanie twierdzą, że księżyc jest raczej przystankiem przed Marsem. Z tego punktu widzenia księżyc to fantastyczny obszar treningowy. Wszystkie niezbędne technologie można tu sprawdzić i przećwiczyć. Co więcej, Srebrny Glob jest znacznie bliżej niż Mars, to 3 dni lotu, a nie kilka miesięcy. Dlatego nim skoczymy na głęboką wodę, lecimy najpierw tam, skąd łatwiej jest wrócić. Celem potęg kosmicznych, takich jak USA i Chiny, jest założenie baz na Księżycu, w których mogliby mieszkać astronauci. Byłaby to odskocznia od miejsc takich jak Mars i punkt testowania technologii kosmicznych. Wystrzelenie statku z Księżyca Śmiesznie wymaga brzmi, również mniej paliwa mówi. Niż z Ziemi, aby podróżować dalej w kosmos. 9. Wyczerpanie się światowych zasobów ropy. Obecnie na świecie wypompowano już blisko 1000 miliardów baryłek ropy, a jej zasoby w odkrytych złożach szacuje się na ponad 2000 miliardów baryłek, co powinno wystarczyć na 70 lat. Jednak różne instytucje podają różne warianty. Pod ziemią łącznie znajdują się olbrzymie złoża ropy. W 2003 roku amerykańska służba geologiczna oszacowała, że na całym świecie zasoby ropy wynoszą ponad 1 bln baryłek. Niektórzy analitycy uważają, że może być ich jeszcze więcej. Problem tkwi jednak no w wydobyciu, a raczej kosztach, jakie się to z tym fake. Wiążą. Eksploatacja ropy z punktu Nie widzenia technicznego jest trudna. A to płaci. Dziękuję Jestem bardzo. Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Stalker dał na golibordę 5 zł. Ukryłem się ostatnio w szafie w domku letniskowym. Widziałem, jak wyszedłeś strać, więc wyjrzałem, a tam jeden drugiemu robił loadzika. Okej. Ale zapomniałeś, że masz chorobę psychiczną i akurat ojcem i twoim kolegą pojechałeś do tego domku. Także no, nieciekawa sytuacja. Poniesie Bardzo ze sobą nieciekawa. Wysokie koszty. Ciężko jest tak naprawdę jednoznacznie określić, kiedy skończy się ropa na Ziemi. Przede wszystkim nawet mając... Przepraszam, to nie było wyzwanie! Poniosło mnie, ale ja na poważnie mówię widzowi. Pełną wiedzę odnośnie tego, jakie mamy złoża na Ziemi i jakie jest przewidywane wydobycie oraz zapotrzebowanie, nie jesteśmy w stanie stwierdzić jednoznacznie, jaki przełom technologiczny nastąpi w kontekście wydobycia ropy naftowej. Do 2050 to tyle może się wydarzyć, że nie ma się co bać chyba. Na pewno nie jeden jeszcze nastąpi. A może właśnie Z tych to jest minus, wiemy, że starczy że nikt ropy... się nie boi i serio się skończy. Na pewno na więcej niż 40 lat, jednak nie jesteśmy w stanie dokładnie oszacować tego, kiedy faktycznie ropa się skończy, albo jej wydobycie przestanie być opłacalne. Ja nie dożyję? No dożyję i live'a zrobię. Ocieplenie klimatu i gwałtowne zjawiska pogodowe. Temperatury na Ziemi wzrosły o około 1 stopień Celsjusza od czasów przedindustrialnych. Zasięg lodu morskiego w Arktyce zmniejszył się o około 40% od czasu rozpoczęcia pomiarów w 1979 roku. Poziom mórz rośnie o około 2,5 mm rocznie od wczesnych lat 90. XX wieku. Każda z ostatnich 3 dekad była kolejno cieplejsza na powierzchni Ziemi niż jakakolwiek poprzednia dekada od 1850 roku. Wiemy, że Ziemia będzie nadal się ocieplać. Wiemy, że negatywne skutki zmian klimatu są nieproporcjonalnie większe w miarę wzrostu temperatur i że wzrasta ryzyko nieodwracalnych i katastrofalnych zmian. Wiemy, że poziom mórz będzie się podnosił długo po tym, jak ustabilizujemy temperaturę powierzchni Ziemi, a topnienie czap lodowych i lodowców będzie trwało. Rok 2050 nie jest tak odległy pod względem skali czasowej klimatu i możemy z pewną dozą pewności namalować obraz przyszłego klimatu na świecie.
Zgodnie ze scenariuszem klimatycznym na 2050 opracowanym przez NASA, dalszy wzrost emisji gazów cieplarnianych w obecnym tempie może doprowadzić do dodatkowego globalnego ocieplenia o około 1,5 stopnia Celsjusza do 2050 właśnie. Ludzie będą prawdopodobnie zmuszeni do pracy w pomieszczeniach lub robienia częstych przerw, aby zapobiec udarowi cieplnemu. Inne ekstremalne zjawiska pogodowe, tak jak huragany, prawdopodobnie wpłyną na infrastrukturę obsługującą zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dodo dał na Golibordę 5 zł. No i chuj jeden z matmy, poprawka w sierpniu, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Nigdy nie miałem poprawki. Co się robi na poprawce? Tak szczerze. Bo nie wiem w sumie. To trudne jest? Znaczy na pewno uciążliwe, bo nie dość, że masz z tyłu głowy, że w wakacje musisz, powiedzmy, że się uczyć. Na nie możesz chillować bomby do września, to jeszcze potem trzeba to serio zdać. 7. Lot człowieka na Marsa. Cały pierwszy rok masz, piszesz i masz ustny jeszcze? Wiele osób uważa, że następnym logicznym krokiem po zbadaniu Księżyca jest załogowa wyprawa na Marsa. Zwolennicy takiej wyprawy twierdzą, że człowiek mógłby wykonać znacznie więcej zadań niż zdalnie sterowane roboty. No nie wiem, fizowaty. Ja nie miałem nigdy problemów ze szkołą, poza, mówiłem, tam miałem zagrożenie z polskiego, ale to były dymy z babką. A tak to nie miałem, ale to ja też jakby nie skipowałem szkoły, dopiero pod koniec edukacji zacząłem skipować tak mocniej. A tak to sobie chodziłem, chillowałem bombę i tak dalej. Roboty w mniejszej. Samochodzenie do szkoły wystarczy, żeby mieć te trójki, według mnie. Znajduje się co prawda planeta Wenus, jednak temperatura na jej powierzchni sięga 480 stopni Celsjusza. Poza tym posiada ona jedynie znikomą zawartość wody. Mars jest czwartą planetą w Układzie Słonecznym, należy do grupy planet skalistych. Jeden dzień na Marsie trwa nieco ponad 24 godziny, a rok to odpowiednik 687 dni ziemskich. Mars to jedna z najlepiej poznanych przez człowieka planet. To jedyna planeta, na którą udało się wysłać łaziki, które przesyłają naukowcom cenne informacje. Obecnie trzy kraje mają swoje sondy na Marsie. Są to USA, Chiny oraz Zjednoczone... Kolega powiedział, że kolega kiedyś mówił, że poszedł na poprawkę, to facet kazał pójść do domu i puścił bez pisania, tak? Emiraty Arabskie. Witam, Chrystus. Tylko NASA ma obecnie na Marsie dwa łaziki i jeden mały śmigłowiec dron, które eksplorują jego powierzchnię. Ludzie w latach 60. XX wieku dotarli na Księżyc. Kolejnym krokiem wydaje się być Mars i wydaje się, że obecnie zaczyna być to coraz bardziej w ludzkim zasięgu. NASA w swoich planach ma wysłanie misji załogowej na Marsa przed 2030 rokiem. Plany załogowej misji ma również SpaceX, firma Elona Muska. W tym celu testowana jest rakieta Starship. Przewidywany termin to rok 2026. Ty, to zara jest. Ty, no na pewno będzie delay. Przecież to zara jest. Potop w Holandii. Ten nisko położony kraj ma ogromne doświadczenie w radzeniu sobie z nadmiarem wody, a jednak zmiany klimatu mogą sprawić, że w końcu zostanie zatopiony. No nie, niezależnie od walki z globalnym ociepleniem, ja tak Holandia, robię, jeden z najbogatszych krajów świata, szuka sposobu... Co to jest? Czekaj, bo nie słucham go. Holandii. Ten nisko położony kraj ma ogromne doświadczenie w radzeniu sobie z nadmiarem wody, a jednak zmiany klimatu mogą sprawić, że w końcu zostanie zatopiony. Niezależnie od walki z globalnym ociepleniem, Holandia, jeden z najbogatszych krajów świata, szuka sposobu, jak się do nieuchronnego potopu przygotować. W Holandii znaczna część lądu znajduje się poniżej poziomu morza, więc rzeki, które przez ten kraj przepływają, muszą być wypompowywane przez bariery do morza, a to wymaga dużych nakładów energii. Gdyby usunąć zabezpieczenia, może dotarłoby mniej więcej do Utrechtu w centrum Holandii. Sytuacja jest naprawdę przerażająca, a ludzie mają fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Prognozy dotyczące wzrostu poziomu mórz nie są jednoznaczne. Niektóre mówią o wzroście, z którym można sobie jakoś poradzić, dopóki jest on stopniowy. Inne przedstawiają katastrofalne scenariusze wykraczające poza cokolwiek, na co władze byłyby w stanie zareagować. Podobna sytuacja jest na Malediwach. Badania przeprowadzone przez NASA i US Geological Survey wykazały, że około 80% Malediwów może zatonąć pod wodą do 2050 roku z powodu podnoszącego się poziomu mórz. 5. Populacja świata będzie wynosić być może nawet 10 miliardów ludzi.
W listopadzie 2022 roku populacja świata osiągnęła 8 miliardów osób. Stanowi to kamień milowy w rozwoju ludzkości, oceniła Organizacja Narodów Zjednoczonych. Globalna populacja wzrosła czterokrotnie w ciągu XX wieku. Oczywiście nie podwoi się już w ciągu tego stulecia, jednak możemy jeszcze liczyć na wzrost mieszkańców naszej planety. Jesteśmy na drodze do nowej równowagi. Wielka globalna przemiana demograficzna, w którą świat wkroczył ponad dwa wieki temu, dobiega końca. Istnieją symulacje ukazujące wzrost ludności na świecie. Dowiadujemy się z nich, że ilość osób na planecie cały czas rośnie i ustabilizuje się pod koniec wieku na poziomie około 10 miliardów ludzi. To niezwykła chwila w historii świata. Nie oznacza to oczywiście, że wyżywienie i utrzymanie wciąż rosnącej światowej populacji będzie łatwe, ale z pewnością jesteśmy na drodze do nowej globalnej równowagi. Ciekawostką jest fakt, że w Polsce sytuacja wygląda nieco inaczej. Polska do 2050 roku może stracić co najmniej 15% ludności. Wynika z prognoz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Już w 2030 roku według oceny ONZ Polaków będzie mniej o około 2 miliony. Alarmujące są prognozy również na 2100 rok. Wtedy ludność Polski spadnie szacunkowo do poziomu zaledwie 21 milionów osób. Ale to w ogóle ma sens? Jakaś prognoza do 2100 w dupę? 2100 w dupę? To może już Polska nie istnieć, bo będzie jeden wielki kraj w Europie i kto się będzie przejmował, czy tu jest milion mniej, czy więcej w tym regionie? Ja pierdzielę, 2100 rok. To może już w ogóle być taka rzeczywistość inna w porównaniu do teraz. Tak absurdalne, żeby sobie to w ogóle wyobrazić. Zmieniająca się powierzchnia lasów Amazonki. Tropikalne lasy deszczowe amazońskiej dżungli to wyjątkowy obszar. Jego... Czemu ty się tym wszystkiemu dziwisz, jak masz 40 lat? Znaczenie jest ogromne dla całej planety. Ten największy na świecie z wiecznie zielonych lasów obejmuje powierzchnię ponad 5,5 miliona kilometrów kwadratowych i jest rozciągnięty na obszarze 9 różnych krajów południowej Ameryki. Nazywana zielonymi płucami ziemi, Amazonia jest zagrożona, a wraz z nią niepoliczalne zasoby naturalne. Jedną z istotnych przyczyn 2100? Postępującej degradacji amazońskich lasów deszczowych są wycinki i wypalanie pod pastwiska lub pola uprawne. Obecnie, jak podają media, ponad 80% światowej żywności pochodzi z lasów deszczowych Amazonii. Przemysł produkcji rolnej na taką skalę nie zna kompromisów, a zyski są krótkoterminowe. W sklepach na wyciągnięcie ręki mamy owoce i orzechy, które jeszcze nie tak dawno były egzotyczne. Za ich globalne udomowienie straszliwą cenę płaci już piękny świat Amazonii, a wkrótce ten koszt zacznie ponosić cała planeta. Szacuje się, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat może dojść do zmniejszenia się powierzchni amazońskich lasów o około 40%, co wpłynie na klimat na całej planecie. Jak podają naukowcy... Coś wspólnego z faktem wcześniejszym. Bo gada o klimacie, widzisz? Może być dużo większy niż się wydaje. To już wiemy, co zrobić. Wystarczy nie wycinać tych lasów i zażegnane dwa problemy naraz, jest? Uruchomiona w ten sposób machina zmian będzie nie do zatrzymania, a rozległość jej skutków oceniana by była w kategoriach globalnej katastrofy ekologicznej. 3. Baza na Księżycu należąca do Chin lub USA. A to nie gada? Mówiliśmy już w tym odcinku o podboju kosmosu, jednak w tym punkcie przyjrzymy się temu bliżej. Człowiek na Księżycu był już kilka razy, lecz po raz ostatni przeszło pół wieku temu. Teraz NASA chce tam powrócić w ramach projektu Artemis. Artemis 1 to dopiero pierwsza faza misji, której będzie powrót człowieka na Księżyc w ramach Artemis 3. Zobacz, jak se biega tu. Ta misja ma mieć swój finał, być może jeszcze w tej dekadzie. Oczywiście nie tylko Amerykanie planują podbój Księżyca. W 2021 roku chińska agencja kosmiczna poinformowała, iż znacząco przyspiesza plan budowy księżycowej bazy. Chiny chcą wykorzystać śmieci w kosmos amerykańskiego programu Artemis i planują utworzenie takiej placówki już za kilka lat. Chińczycy znacząco przyspieszyli z budową księżycowej bazy. Pierwotnie miała ona powstać w 2035 roku, natomiast nowy plan zakłada, iż zostanie ona postawiona do 2027. Chiny twierdzą, że Amerykanie chcą niejako zagarnąć księżyc dla siebie. Ale po co to miało być, to, co jest na tym obrazku? Po co to w ogóle miałoby być? Co to daje, czego na Ziemi nie ma? Bo nie rozumiem, po co ta baza na tym księżycu, tak o? Tworząc tam strefy... Żeby pokazać siłę, tak? Że oni mogą, a inni nie. ...strefy, do których nie będą miały dostępu inne kraje.
Chińczycy chcą więc ubiec Amerykanów oraz ich opóźniony księżycowy program Artemis i już za kilka lat dysponować własną placówką na Srebrnym Globie. Kto będzie dominował i pierwszy postawi bazę na Księżycu, to pokażą nam już najprawdopodobniej najbliższe lata. 2. Kolonizacja Marsa. Mars jest ciałem niebieskim, na temat którego powstało zarówno wiele spekulacji, jak i badań naukowych dotyczących możliwej kolonizacji przez człowieka. Warunki na powierzchni Marsa są o wiele bardziej przyjazne do zamieszkania przez istoty żywe w porównaniu z większością znanych nam planet. Założenie kolonii na Marsie musi być oczywiście poprzedzone misjami bezzałogowymi sond robotów. To umożliwiłoby zlokalizowanie surowców, przede wszystkim wody. Czas takich misji eksploracyjnych musi być mierzony w latach czy nawet dekadach. Misje na Marsa, takie jak te planowane przez NASA czy inne agencje kosmiczne, nie będą jeszcze misjami bezpośrednio przygotowującymi kolonizację. Są one planowane wyłącznie jako misje eksploracyjne, podobnie jak celem programu Apollo z lat 60. ubiegłego wieku nie było założenie stałej bazy na Księżycu. Oczywiście kolonizacja czerwonej planety będzie musiała stawić czoła wielu problemom. Marsjańska grawitacja to zaledwie 0,38 ziemskiej, a gęstość atmosfery jest 100 razy mniejsza niż tej na Ziemi. Silniejsza grawitacja niż na Księżycu i obecność efektów aerodynamicznych utrudniają lądowanie ciężkich załogowych statków kosmicznych. Ponadto atmosfera jest zbyt cienka, by efektywnie wykorzystywać hamowanie aerodynamiczne. Lądowanie na Marsie misji załogowych będzie wymagało innej techniki niż stosowane w misjach księżycowych i misjach lądowników robotów na Marsie. Ale po co kolonizować Marsa, jak nikogo tam nie ma? Żeby go zagonić. W sensie... Że po co to w ogóle? Po co? Jednak biorąc pod uwagę obecne tempo rozwoju technologii, być może rozwiążemy to... No, ale w sensie, że po co? Pytam tak ogólnie, po co? ...problemy szybciej, niż nam się to wydaje. Za co pan mi się powiedział? 1. Sztuczny mózg stworzony przez naukowców. Sztuczny mózg lub sztuczny umysł to oprogramowanie lub sprzęt o zdolnościach poznawczych podobnych do mózgu zwierzęcia lub człowieka. Jest to założenie teoretyczne, jednak wraz z rozwojem technologii coraz bardziej zbliżamy się do momentu, w którym stworzenie takiego urządzenia staje się osiągalne. Istnieją powody, by sądzić, że niezależnie od strategii wdrażania znanych nam technologii, prognozy realizacji sztucznych mózgów w niedalekiej przyszłości są optymistyczne. Może tak, Andrew, racja. Jak na razie nie wiemy do końca, jak stworzyć sztuczną inteligencję, która byłaby w stanie uczyć się w tempie zbliżonym do człowieka. Istnieją jednak szanse, by ten stan rzeczy już wkrótce uległ zmianie. Naukowcy obecnie są w stanie stworzyć programy komputerowe analizujące dane dostępne w internecie i na ich podstawie wykonujące różne zadania. Problem polega jednak na tym, że aby takie programy działały, muszą przeanalizować niezliczone ilości informacji. Aby program komputerowy mógł wykonać konkretne zadanie, musi przeszukać tysiące źródeł. Człowiek potrafi uczyć się znacznie szybciej, ponieważ osadzony jest w środowisku, do którego przywykł i które jest dla niego naturalne, przez co jego zdolności poznawcze są bardzo wysokie. Na przykład, jeżeli pokażemy człowiekowi, który nie widział wcześniej samolotu, że takie urządzenie istnieje, jest on w stanie przyswoić sobie szybko taką wiedzę i odróżnić widziane później samoloty od na przykład samochodów czy rowerów. Komputery działają nieco inaczej i potrzebują ogromnych ilości próbek oraz dokładnej ich analizy, aby zdać sobie sprawę z istnienia danego zagadnienia. Problemem też wydaje się zapotrzebowanie energetyczne sztucznego mózgu. Wszystkie obecne podejścia do symulacji mózgu wymagają o rząd wielkości większego zużycia energii w porównaniu z ludzkim organizmem. Ludzki mózg zużywa około 20 watów mocy, podczas gdy obecne superkomputery mogą zużywać nawet megawaty energii, czyli kilkaset tysięcy razy więcej. A only ja postawiłem na it całe. Wstęp technologiczny w świecie, w którym żyjemy, jest tak duży, że problemy te może zostaną rozwiązane już w niedalekiej przyszłości. Nie no, AI pewnie niedługo... A ciekawe jak to będzie z tym AI. To najciekawsza rzecz w tym odcinku, bo reszta to... To takie gdybanie totalne. Ale ciekawe, bo jak oni tam pieprzą, że tu zaraz będą na Księżycu, tu na Marsie. Czy oni tak pieprzą, byle wypieprzyć, czy serio tam będą za chwilę? No bo Elon Musk gada, że za 3 lata na Marsie ma być przecież zaraz. I za rok na Księżycu. Bazę mam. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę
słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę